No serdecznie witamy Was. Cieszymy się z kolejnego 14 już chojnickiego wieloboju i to cieszą ogromnie twarze znane nam, zaprzyjaźnione, ale też i nowe, których widzimy po raz pierwszy. No, niełatwe dyscypliny, jak się okazuje. Wieloboje nie są masowymi imprezami, bo jednak ogarnięcie 9 dyscyplin wymaga odwagi przede wszystkim. Bo poza rywalizacją taką autentyczną, jest to dla nas naprawdę dobra zabawa, piękne przyjaźnie. No i tak naprawdę cieszy to, że wieloboje trwają cały czas. Chciałoby się powitać wszystkich po kolei, ale tak najbardziej no, cieszymy się ogromnie z obecności małego Maksymiliana i jego rodziców Agnieszki i Arka, którzy przepięknie walczyli w ubiegłym roku. Agnieszka pierwsze miejsce, Arek pierwsze miejsce. No zobaczymy, czy trudy macierzyństwa i ojcostwa Was zmobilizują, czy wręcz przeciwnie, odebrali siły. O, są spóźnieni, tak wychodzi, że... Ojej, witamy. Wychodzi, że sobie prezent po wieloboju zrobili. Witamy Bogusia i Kasię. Bogusław Wawrzyniak. Po prostu postać nietuzinkowa, zdobywca, zwycięzca, no może nie Ironmanów, ale uczestnik i z osiągnięciami takimi, że to poraża zwykłego człowieka. Nie tylko Ironmanów, ale opowie na pewno przy okazji, kto będzie chciał posłuchać, jakie jeszcze wyczyny, jakich wyczynów dokonywał, jakie właśnie satysfakcje odnosił. Witamy pana Waldka i Seweryna, naszych ubiegłorocznych uczestników, Antka i Szymona. Szymon pierwszy raz, ale Antek już jest przecież naszym drugorocznym wieloboistą. Oczywiście Jakub i Jacek, tata, Golczowie, a mama też? Męska wyprawa tym razem. Prosimy pozdrowić. Chłopaki po raz pierwszy, także poznamy się. Jeszcze spośród Paweł towarzyszy nam od dawna, ale niestety stan zdrówka nie pozwala mu w tym roku wystartować. Będzie kibicował wszystkim. No i teraz jeszcze, kogo możemy przedstawić? Paweł, wiadomo, nasz sędzia od lat, Grażynka. Wszystkiego. Grażynka nasza, czołowa szachistka, instruktorka, sędzia szachowy. I uczestniczka wieloboju. Albin z małżonką Iwoną Iwona będzie sędziować. Albin będzie brał udział. Nie będzie żadnych takich po prostu ustępstw ze strony małżonki. Żadnych. Okej. I Kuba po raz pierwszy występuje, ale też z rodziny właśnie takiej zaangażowanej w UKS ósemka. Karol Gierszewski, nasz członek zarządu, zawodnik w tym roku i zawsze pomocny przy turniejach szachowych. Paweł i Natalka. Natalka jest naszym fotoreporterem i będzie również zdawać relacje. Nie pominęłam nikogo, proszę. Jacek. Zdążyłeś na sam koniec. Jacek Lewiński, nasz wiceprezes UKS ósemka. Zaangażowany ogromnie człowiek. W tym roku nie wystartuje? No niestety nie. Co zrobić? Ja się wracam z Lasku Miejskiego, tam tyczyłem trasę. Także wszystko jest przygotowane. Dziękujemy pięknie. No i będziemy w takim razie za chwilkę ruszać do boju. Pan dyrektor naszej
przyjaznej szkoły numer 8 pan Jarosław Gomułka towarzyszy nam również od lat podczas naszych imprez sportowych. Poprosimy o zabranie głosu. Przede wszystkim bardzo serdecznie was wszystkich tutaj gościmy po raz kolejny. Pani Marzenie, dziękujemy po raz 14, że jest tutaj z nami od samego początku, wszystko organizuje. Wielobój, jak pani Marzena wskazała, to nie jest prosta rzecz. Dlatego wszystkim państwu gratulujemy udziału i chęci, że chcecie przyjść w sobotę i pokazać nam wszystkim, jak fajnie można spędzić czas. Wszystkiego dobrego. Powodzenia w zawodach. Dziękuję. Bardzo cenimy, od wielu lat pan poseł Aleksander Mrówczyński obdarza nas swoim honorowym patronatem. To będziecie państwo walczyć o trofea właśnie ufundowane przez niego. Oprócz tego pozyskaliśmy sponsora z PZU, tylko że on będzie uruchomiony prawdopodobnie przy kolejnym dopiero wieloboju, ale też właśnie jak zawsze Jacek również wspiera ze swoją firmą. Poproszę o nazwę. Zbiór doradztwa nadzoru usług BHP i Petosz Jacek. Dziękujemy ślicznie. Również właśnie pan Maciej Wyrochowski sponsoruje obiadek, także jutro zakończymy. Zapraszamy na obiad wszystkich uczestników, rodziców, którzy będą kibicować. Obiadek odbędzie się tutaj w stołówce. Także sponsorem w tym roku jest Bank Spółdzielczy w Chojnicach, który również doposażył nas w nagrody atrakcyjniejsze, mam nadzieję, niż dotychczas. To chyba wszystko. Aha, jeszcze oczywiście Urząd Miejski i Starostwo Powiatowe, to te instytucje właśnie, od nich pozyskujemy granty. To są nasi sponsorzy. Brawo, Jolka! Teraz 85 czy 80? Wyciągnę ci. A nie ty szczerze? Jeden, start!
Start! Dobra, Jacek, a on za pierwszy raz, tak? Tak. Dwa koła, nie? A, wiem. Dwa koła. Tutaj 9.50 start. No. Dobra. Jesteśmy w Lasku Miejskim na drugiej i trzeciej, można powiedzieć, konkurencji dziewięcioboju. To już 14 edycja w Chojnicach. Zgadza się. A ogółem ile już na liczniku? Ogółem to jest 58. Edycja zaczęły się wieloboje w 1982 roku. Twórcami są Jurek Białas i Jurek Odwrot. Jurek Białas przyjedzie do nas jutro, także będziemy mogli właśnie uhonorować naszego Nestora. Jaka jest w tym roku ekipa? Ile osób przyjechało? Z jakich miejsc? No w sumie z różnych miejsc w Polsce, bo mamy i Gorzyce Wielkie, czyli to jest Ostrów Wielkopolski, spod Warszawy są Pniewy, z Gdynianin jest, ale większość to są nasi. Bardzo nas cieszy. Jeszcze może najmłodszy, najstarszy zawodnik. I skąd oni są? Tak jest. Bogusław Wawrzyniak to już jest nasz, oj, weteran będzie w tej sytuacji. 58 lat. Natomiast najmłodszy, Antek Milkowski. Właśnie stwierdziliśmy, Antoś jest nasz, jest zawodnikiem Ruchała Team. Tak, właśnie słyszałam. Tak, młody pięściarz, świetnie się zapowiada. No i przed chwilą dokonał takiego świetnego przejścia z roweru na bieg, więc czekamy, aż wróci za moment. Panie Marzeno, jesteśmy tutaj, można powiedzieć, na pętli ciekawej konkurencji. Nazywa się duatlon, dobrze zapamiętam. Tak jest. Na czym polega? I, bo to są dwie kategorie oczywiście, kobiety tak i mężczyźni. Duatlon, czyli rower i bieg. Rower, mężczyźni robią dwa okrążenia trasy wytyczonej właśnie tu w Lasku i to jest razem 3000 metrów, a w tej chwili, o, może spróbujmy Antka sfilmować. Brawo, Antek! Wspaniały czas. Kobiety połowę tej trasy, czyli 1500 metrów i zaraz potem rzuca się ten rower i rusza się do biegu. Mężczyźni 600 metrów, kobiety 400. Jutro zakończenie. No, jeszcze przed nami dwie konkurencje dzisiaj, szach o tenis. Też właśnie ciekawa konkurencja. To jest szachy skrzyżowane z ping-pongiem. No, znaczy na zmianę raz wybiera. To jest zgodnie z zasadą jakby tego. Ojej. To jest zgodnie z zasadą kojarzenia komputerowego, szachowego, według chess arbitra, że na zmianę przeciwnicy grają białymi lub czarnymi oczywiście. Ten, kto dostaje białe, wybiera konkurencję. Czyli nie zawsze jest tak, że równo się gra po 5 partii szachów i 5 tenisa, ale w zależności od naszych predyspozycji i łutu szczęścia można grać również w tenisa. Bardzo ciekawa konkurencja. Jeden statek. Jeden start. Cztery, trzy, dwa, jeden start.
Jeden. Dobra, uważaj. Ten jest biegły. To łapie rower? Ja łapię. Łapię rower. Czas? 59. To on teraz wjedzie. Ja mam... To młodzież się podnieść. Brawo! Ale linio brawo.